Dzień dobry, witam, kłaniam się bardzo nisko. Kamil Cebulski tutaj z Pawłem. Zwyciężyliśmy w XXI wieku. Udało nam się połączyć tutaj i zwalczyć te wszystkie problemy techniczne. Cześć Pawle, co tam słychać w wielkim świecie? To ty wybudowałeś ten budynek, w którym się nie da połączyć z internetem? Nie, na szczęście to nie byłem ja. Super, fajnie, miło Cię widzieć. Cieszę się, że możemy porozmawiać. Tak jak wspomniałeś, udało się, widzimy się, wszystko działa, słyszymy się, super. Dokładnie. Super. Paweł, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że mogę porozmawiać z Tobą, ponieważ dlatego, że zawsze jak tutaj poruszam z kimkolwiek temat nieruchomości, to jest to właśnie od tej strony, a tu sobie kup, zainwestuj, wynajmij firmę budowlaną, wyremontuj, wynajmij, będziesz miał kasiorę i tak dalej. A tu wreszcie ktoś, kto potrafi sam z tym młotkiem iść i wyremontować, wybudować, a nie, że jakoś tak wszedłeś od inwestowania właśnie od strony budowlanki do inwestowania w nieruchomości, a nie na odwrót, gdzie te chłopaki, które naczytały się Kiyosakiego, chciały odwrotnie, od kredytu, od inwestowania, dopiero przy piątym flipie nauczyli się młotkiem wbijać gwoździe. Wiesz, no można różnie próbować, tylko dodam, że sam też czytałem Kiyosakiego, ale to najpierw była wiedza twarda, techniczna, a dopiero później po czasie okazało się, że jednak te nieruchomości to jest coś więcej niż murowanie ścian i wylewanie betonu. No i poszedłem dalej w kierunku jakby ogółu budynku, modeli finansowych, podziałów, ale to myślę, że będziemy o tym jeszcze. Do tego dojdziemy. To co, zacznij za kim bądź razie od początku. Skąd w ogóle zamiłowanie do budowlanki, to po pierwsze, a dwa do prowadzenia firmy, no bo masa chłopaków w budowlance robi, ale nie każdemu się chce firmę otwierać. To może tak po kolei, widzisz, tak jak wspominałem już wcześniej, ja z zamiłowania, z doświadczenia, z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa. To znaczy robię to, bo to lubię, zawsze lubiłem, zawsze mi pasowało. Co to znaczy zawsze? Widzisz, jest taka satysfakcja, taka ogromna wewnętrzna jakby radość, jak coś stworzysz. Tak. I akurat tutaj jest u mnie, jak coś wybudujesz i przychodzisz po 10 latach czy po 5 latach i to ciągle stoi. I wtedy jest naprawdę radość. I tak wiesz, skończyłem Politechnikę Poznańską, przez długie lata budowałem osiedla mieszkaniowe, biurowiec, różne rzeczy. A czy tak samo jak ja w wieku 8 lat wybudowałeś pierwszą ścianę i ci ojciec zrobił mały zestaw małego budowlańca, czyli mały młotek z wygrawerowanym imieniem, małą kielnię, małą poziomicę? Oj, nie. Przy czym miałem taką sytuację, że mój tata też pracował w budownictwie i z tego co wiem, jak byłem dzieckiem, to po budowach biegałem i on mnie musiał gonić, a ja mu uciekałem. Czyli nie dał ci zestawu i nie dał tych małych czerwonych cegiełek. Masz tu, młody, zbuduj, nie nudź się. Ja akurat tak nie miałem. Z czym powiem, gdzieś tam zawsze to budownictwo było koło mnie. No i siłą rzeczy lubiłem liczby, lubiłem tworzyć. A to nie jest tak, że jak się za dzieciaka naoglądałeś, jak ojciec robi, no to tak trochę ci to bokiem wychodziło? Nie miałeś ochoty gdzieś tam nie zajmować się tym? Nie. To jakby po rodzinie. Po rodzinie trochę mam to w genach i tak w sumie na kanwie tego Politechnika, studia inżynierskie, potem magisterium. No i trzeba było iść do pracy i pracowałem, tak jak wszyscy z moich kolegów. Budowałem to nasze tutaj... Ale pracowałeś w sensie, no, że gdzieś tam kolejne już działalność gospodarcza, czy jako taki... Nie, ja najpierw no właśnie. Zwiedzałem różne firmy na etacie, raz byłem przy budowie osiedla, raz przy budowie biurowca, raz typowo przy kosztorysach. No, trochę tego było. Zdarzyło mi się, że remontowałem koszory wojskowe. Takie tam ciekawe rzeczy robiłem. No i co ci nie pasowało w tym? Widzisz, w budownictwie to jest tak, że jest dużo pracy i w sumie no niewiele poza tym. Bo jakby zawsze jest coś, co można zrobić, coś, co można poprawić i jakbyś chciał, to możesz pracować sobie całą dobę, a i tak nie przerobisz wszystkiego. No to chyba dobrze, no z dwojga złego lepiej mieć co robić. Tak, tylko widzisz, jak przechodzisz przez ulicę, gdzie buduje się blok,
No wiesz, to fajnie wygląda, jak się muruje ściany, zalewa stropy i w ogóle, ale jak to się robi już czwarty czy piąty rok, to już takie fajne nie jest, wiesz, bo na pamięć znasz dokładnie, co będzie robione, kiedy, po kolei, znasz wszystkie warianty możliwych błędów, wszystkie warianty możliwych rozwiązań. No, to się robi po prostu nudne, czyli po prostu męczące i wiesz, no, szukasz czegoś nowego, szukasz rozwiązań, żeby coś zmienić. Czyli masz taki kreatywny umysł, który musisz karmić ciągle nowymi rzeczami? Wiesz co, no lubię wyzwania. Lubię wyzwania, lubię się rozwijać, lubię się uczyć. A też pamiętaj, że jakby inżynier to jest osoba, która szuka rozwiązań, która szuka pomysłów, która szuka możliwości, a do tego potrzebne jest środowisko. Znaczy trzeba robić nowe rzeczy. A dwa, jak już tam mnie podpytujesz, no wiesz, na działalności jest więcej możliwości. No, pracujesz dla kilku firm naraz, robisz naraz kilka projektów równolegle. No i wystawiasz kilka faktur równolegle. Ma to swoje plusy. Okej. No dobra, czyli co, takim głównym motywatorem do przejścia na swoje to było właśnie to znużenie, kolejny domek jednorodzinny, kolejne osiedle i tak dalej. Jeszcze tylko jedna rzecz. Jest taki moment w życiu inżyniera, że zdaje państwowy egzamin, który nadaje mu uprawnienia budowlane. To jest Tak. tak samo jak prawnik ma aplikację albo lekarz ma tamten lek, swój lekarski. W momencie, jak to zdasz, no to jesteś jakby samodzielną jednostką, możesz sam pod wszystkim się podpisać, decydujesz, co chcesz właściwie robić i to samo odnośnie tego, czego nie chcesz robić. Są rzeczy, które po prostu ciebie nudzą i szukasz takich możliwości, a dwa, wiesz, jak jesteś samodzielny, no to chciałbyś sobie sam zarządzać tym, gdzie jesteś, gdzie budujesz, gdzie pracujesz, z jakimi ludźmi, w jakiej materii, co cię interesuje, a etat, no jakby ktoś za ciebie podejmuje decyzję. Nie? No bo ktoś ci mówi, że dzisiaj bloga, jutro biuro, a ty byś chciał, nie wiem, remontować kamienicę, bo to lubisz, albo budować galerie handlowe. A czemu nie mówisz po prostu, że się więcej zarabia na firmie, a niż na etacie, tylko o takich rzeczach miękkich opowiadasz, że tutaj mnie kierownik kazał do biura, a ja No chciałem robić na odwrót? może ja nie będę tutaj w głównym nurcie, ale ja jestem zdania, że pieniądze są efektem sposobu myślenia i działania. To znaczy, jeżeli zaczniesz funkcjonować inaczej, no to będziesz miał inne efekty, czyli też tutaj pieniądze, no bo nie można powiedzieć, że zarabia się więcej albo mniej. Jak włożysz to czas, energię, pomysły, kreatywność, zaczniesz się rozwijać, no to na końcu tego ci tam te pieniądze się pojawią. Ale Rozwijać się. jakby to jest pewna droga. Jasne. No, Oczywiście jest no to dobra. fajne. Jest więcej tej kasy, to ja się zgodzę, no jest. Ale to nie tylko to, bo wiesz, jakby budownictwo to jest taki organizm, czy taka jakby to nazwać, struktura, gdzie jest bardzo dużo osób z sobą połączonych. Wiesz, projektant, architekt, konstruktor, rzeczoznawca, dalej masz, Tak, jest to również. i to jest właśnie ta rzecz, dla której ja nie do końca lubię w ogóle menadżerować czegokolwiek, bo zawsze przy menadżerowaniu jest dużo ludzi, a ja ogólnie staram się, tak trochę, nie lubię na przykład umawiać się do lekarza. Samego tego procesu, gdzie mam iść i rozmawiać z obcą osobą, żeby mnie gdzieś tam umówiła. Jezu, jak ja tego nienawidzę. Nie lubię odbierać paczki od kuriera i od wszystkiego innego. Tam, gdzie jest ludzie, to ja się trochę męczę. To jest tych kontaktów sporo i ja Cię w pełni rozumiem. Przy czym wiesz, jak już przebrniesz przez te początkowe problemy i jakby, jak my to ładnie nazywamy, zaprzyjaźnisz się, to wtedy idzie bardzo, bardzo sprawnie, bardzo płynnie. Przy czym no, musisz odpowiednio rozmawiać, Jasne. odpowiednio No dobra, kreatywnie. ale wracając do narracji, czyli co? Z rodziny budowlanej, gdzieś już wiadomo, budowlanka, inżynierka, kariera, robota i gdzieś ambicja na własną firmę. No dobra, no ale w jaki sposób to zorganizowałeś? Skończyłeś etat i złożyłeś wypowiedzenie, powiedziałeś szefowi mi to lotto, tak, czy jak tam z tych różnych reklam, czy jak to się odbywało? U mnie to było trochę inaczej, wiesz, bo jakby ja miałem taki moment, że dostałem budowę, która była niedofinansowana i tam brakowało pieniędzy na wszystko, A to jak na dosłownie. każdej budowie.
Nie, no tam uwierz mi, że było grubo. I po prostu to nas zmęczyło, wiesz? Do tego stopnia mnie zmęczyło psychicznie, że ja uznałem, że ja po prostu nie chcę w budownictwie pracować. Ale poczekaj, czemu? Inwestor ci mówił, znajdź jakiś kreatywny sposób, żeby tego betonu było 3 metry, a nie 2, bo stać nas tylko na 2, więc ty z miotełką latałeś i zamiatałeś, żeby trochę dorzucić? Można tak No to powiedzieć. słuchaj, ale chyba na tym polega w ogóle cała rewolucja biznesowa. Pomyśl sobie o tej linii montażowej, którą tam Colt, potem Ford, wiesz, dopracował, żeby jak najtaniej, jak najmniej produktu, jak najmniej czasu. No to chyba szef chciał, żebyś w budownictwie też tak sobie pomyślał, żebyś tak. Budownictwo jest piękne, budownictwo jest fajne, daje możliwości, potencjał, radość, jak jest na to kasa. Jak nie ma na to kasy, no to wiesz, to jest takie rzeźbienie, nie? I po jakimś czasie to cię może zmęczyć i mnie zmęczyło. I miałem taki moment, że po prostu podziękowałem i zostałem strzelcem, tak zwanym, czyli osobą, która po prostu szuka tematów z rynku, szuka różnych rzeczy. Co po prostu wpadnie na stół, to się wszystko rozważa, no bo na wszystkim jakby można zarobić. I wtedy zaczęło się coś, co bardzo mocno mnie przyspieszyło, jak chodzi o rozwój. Zacząłem się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko nowych ludzi poznawać, no bo wiesz, można ładnie powiedzieć, że wyszedłem z strefy komfortu, no bo tak się ładnie nazywa, nie? Prawda jest taka, że potrzebowałem kasy i musiałem szukać zleceń. I no, były różne rzeczy, słuchaj. Jak się pokończyły te moje etaty wszystkie, to tam z 5 lat trwało. Z 5, może z 6 byłem na etacie. A jak zacząłem szukać, no to nagle się okazało, że mam mnóstwo kolegów, znajomych, przyjaciół z różnych etapów życia i każdy coś tam może mi pomóc. Co było fajnego? No, zacząłem remonty na lotnisku Ławica, o, był taki moment na przykład. Zaczęliśmy robić sklepy w strefie pomocowej. Równolegle zajmowałem się demontażem masztów stalowych na linii gazociągu. Bardzo fajne maszty po 110 metrów. Byli Wow. ślusarz alpinista. Powiem ci, pierwszy raz takie coś widziałem. Jak gość na 100 metrach demontuje konstrukcję nad gazociągiem. I wiesz, no to tak jakby no, zaczęło się rozwijać, nie? Powiem ci, że miałem taki moment w życiu, jak się na budownictwo obraziłem, że chciałem robić coś innego. A że lubię nieruchomości, to poszedłem do szkoły, czy na uczelnię, na wyceny nieruchomości. Bo chciałem zostać Okay. przyznawcą majątkowym, no bo jednak lubię te budynki, ale no niekoniecznie chciałem chodzić w gumiakach z kaskiem, za murarzem i tam patrzeć, czy muruje dobrze, bo to nie o to chodzi. Albo słuchać, że się psuje samochód już piąty raz z rzędu i nie mogą przyjechać. To nie było dla mnie atrakcyjne. Wiesz, jak skończyłem studia z wyceny, no to też szukałem swojego miejsca. Powiem ci, okazało się później, jak zacząłem się rozwijać, wtedy jako przedsiębiorca poznałem grupę ludzi, którzy zajmowali się stricte nieruchomościami. Wtedy to były mieszkania na pokoje. Jakby działałem sobie równolegle, to znaczy część czasu to były lokale w galeriach handlowych. Te wszystkie tak zwane sklepy, tam wchodziliśmy jako zespół nadzorujący, kierownicy, inspektorzy. A część to były takie właśnie różne spotkania przy piwie, dyskusje o podziałach na pokoje, potem na kawalerki. I wiesz, ja byłem bardzo mocno zaskoczony, jak mówiliśmy o rzeczach technicznych, że oni tego nie wiedzą. A oni byli bardzo mocno zaskoczeni, jak to możliwe, że ja to wiem. I wiesz, ja mówię, kurczę, no chłopaki, no ale jak no, kasą obracacie, biznes robicie, a to takie rzeczy, że wiesz, no podstawowe jakieś, nie? Ale co, rodzaj betonu czy ilość okien, czy... Nie, wiesz co, na przykład takie, że wiesz, no, że fajnie jak jest wentylacja w mieszkaniu, nie? A żeby była wentylacja, musi być nabiew i wywiew. No. I oni tego na przykład nie wiedzieli i robili łazienki bez wentylacji, bo potem byli zdziwieni, dlaczego tam pleś wchodzi. Nie? Ja mówię, kurczę, no to tak Jak działa. można zrobić łazienkę bez wentylacji? To Oj, kto można. to budował? Ale to, no, to różni tam po szkoleniach, no tacy fajni koledzy, wiesz, na fali entuzjazmu, no. Powiesz Aczkolwiek mi. muszę ci powiedzieć, że ja w jednej łazience zrobiłem za dużą wentylację u siebie. To znaczy, w
W całym domu mam podłogowe ogrzewanie i jeszcze awaryjny grzejnik. Natomiast w tej łazience nie zrobiłem awaryjnego ogrzewania, a nie przewidziałem to, że po prostu podłoga jest tam 2-3 metry kwadratowe i jest jedno wielkie dachowe okno, przez które po prostu ucieka za dużo ciepła, niż podłoga jest w stanie dostarczyć. I po prostu musiałem tutaj przykręcić trochę wentylację na tym kominie akurat tutaj, żeby to ciepło zatrzymane w wentylacji, żeby akurat się zbilansowało z oknem. Można, ja nie mówię, że nie. Można robić różne rzeczy, słuchaj. No dobra, czyli poczekaj, z budowlanki, gdzie z etatu, potem z własnej działalności, gdzie jakieś tam remontowe, na początku małe, coraz większe zlecenia robiłeś, coś cię pokierowało w stronę bycia bardziej inwestorem w nieruchomości niż takim typowym podwykonawcą dla innych. Skąd ci się to wzięło? Nie wiem, podpatrywałeś tych ludzi, co ci zlecali różne inwestycje, czy jak? To tak, to się zgadza, przy czym jakby, wiesz, będąc inżynierem, już z doświadczeniem wtedy dość sporym, jakby widzisz całość jakby sytuacji, wiesz, umiesz zarządzać wykonawcami, zarządzać projektem, wiesz, znasz rzeczach technicznych, umiesz w urzędach przeprocedować różne rzeczy, jakby umiesz to zrealizować. Okay. Ja trafiłem na osoby, które miały, nie wiem, tam milion, półtora gotówką, a nie miały pojęcia w ogóle, wiesz, co robiła, nie? No bo kupowali mieszkanie czy jakąś tam nieruchomość i coś robili, wiesz. I raz wyszło, raz nie wyszło, nie? I nawet nie wiedzieli, dlaczego wyszło, a nie dlaczego nie wyszło. No ale przecież to na rynku nieruchomości, no to wszystko wychodzi, bo jest ssanie po prostu, no. Nie, no drogi przyjacielu, wyjść w sensie sprzedać, a wyjść w sensie dobrze zrobić, to są dwie różne rzeczy. Nie, bo wiesz, sprzedać to może i sprzedaż, ale się zdarzały sytuacje, że wiesz, ktoś remontował dom na przykład i nie przewidział, że jak ma więcej, powiedzmy, kawalerek, to potrzebuje mieć większy piec niż pierwotnie. No i się okazywało, że potem brakowało ciepła w grzejnikach albo nie było ciepłej wody. Bo nie pomyślał, nie zapytał, nie zrobił, nie sprawdził. A też jest dużo takich rzeczy, czy oprócz technicznych, dużo rzeczy jest formalno-prawnych. Takich, wiesz, jakieś uzgodnienia z gestorami mediów, jakieś warunki przyłączeniowe. Grosów w ogóle nie ma o tym pojęcia, nie? I potem się okazuje, że wiesz, powpinali różne urządzenia, 5 kawalerek, 5 mikrofalówek, jakieś piece i nagle spalili instalację elektryczną. Na klatce, nie w mieszkaniu, na klatce. No okej, okay, no to słuchaj, nie wiem, chyba moją definicję mężczyzny trzeba będzie sprowadzić do tego, że to jest osoba, która wie, co to znaczy moc prądu i ile można podłączyć do jakiego bezpiecznika. Wiesz co, my się teraz tego śmiejemy, ale to naprawdę miało miejsce i wiesz, wszyscy byli zdziwieni, dlaczego to się popaliło, nie? No i nagle nie było, wiesz, prądu w budynku, no w życie. No ktoś po prostu myślał, że z jednego mieszkania zrobi, wiesz, 4 i to tak sobie będzie żyło, a się okazało, że nie. Okej, okay, no i co, odkryłeś, że ci ludzie, którzy między innymi zlecali ci robotę i którzy byli inwestorami, no to co, że oni mieli jakąś tam wiedzę, ale tej takiej wiedzy praktycznej, budowlańskiej nie mają i co, i wtedy postanowiłeś takim trochę głosie arogancji może takiej przedsiębiorczej, że skoro oni potrafią takie rzeczy robić, to ja ze swoją wiedzą, jakbym zainwestował, to by dopiero była inwestycja. No można to tak, może tak to ująć, ale to jest bardzo skrótmyślowe, wiesz. Jakby ja miałem taki moment w życiu, że zacząłem bardzo mocno jeździć po różnych szkoleniach, spotkaniach, też tutaj dzięki pewnej Alicji, którą serdecznie pozdrawiam. I powiem ci, zacząłem rozmawiać z różnymi osobami, to się okazało, że jakby mało jest osób, które mają techniczne umiejętności i doświadczenie. I z jednym z naszych kolegów, który no tak, Mikołaj, pewnie Mikołaj, każdy zna. Rozpoczęliśmy projekt, gdzie Mikołaj szukał zespołu, który może zrealizować projekty w kamienicach, no i ja taki zespół stworzyłem.
Pozbierałem moich kolegów, którzy zajmują się zabytkami, którzy dalej doszedł do zespołu projektant, potem strażak, potem odpowiedni rzeczoznawca i to zaczęło się jakby dziać. I wiesz, z tych takich mieszkań, które dla mnie, no okej, można je zrobić, tylko z tego nie było frajdy, ja się przesunąłem typowo na kamienicę. To jest coś, co mi się mocno podoba. To jest dla mnie atrakcyjne. I wiesz, jakby na kanwie tego, z tym całym zespołem, zaczęliśmy realizować projekty. Takie typowo pod inwestorów. To znaczy, jakby z osoby, która zajmuje się flipami, stałem się człowiekiem, który dostarcza nieruchomości typowo na flipa. I to jest coś, co sprawia, że ta moja inżynierska ciekawość, czy umiejętności inżynierskie mogłeś tam realizować. Okej, okay, ale poczekaj, bo coś mi tutaj nie gra. Flip to mi się kojarzy z taką opcją, że musisz tanio kupić od jakiegoś starego alkoholika, który ma bałagan w mieszkaniu, śmierdzi, obsikane ściany, zażygane, taki największy granat w ogóle i depresja, po to, żeby tanio kupić, albo jeszcze jak z wadą prawną, to już w ogóle... I ty tak naprawiasz tę wadę prawną, remontujesz i sprzedajesz, więc no to co, to ty szukałeś, nie wiem, kamienicy, żuli, żeby ją wyremontować? No bo skoro masz firmę budowlaną i to był twój atut, który tutaj gdzieś wnosiłeś, no to jak mogłeś flipy na wyremontowanych mieszkaniach robić i kamienicach? Może tylko uporządkuję, bo to nie jest tak, że ja mam firmę budowlaną, która sensu stricte remontuje. Ja jestem osobą, która z wykształcenia jest inżynierem, jakby ja spinam cały projekt. Projekt to znaczy i projektanta, i gestorów, i wykonawstwo, i dokumenty od początku do końca. O, firma budowlana, taka sensu stricte, która robi pracę, jest tylko jednym z elementów. I wiesz, jak się zrobiło odpowiednie środowisko, zrobiła się jakby taka... W pewnym sensie zrobił się taki boom na te wszystkie flipy, podziały. Tak. Dużo osób chciało kupować na przykład 2, 3, 4 mieszkania w jednym miejscu, bo to jest logistycznie prostsze, łatwiej tym zarządzać. No jest to fajniejsze. A też kupując większą ilość, no można tam negocjować. Ja akurat wszedłem w taki moment na rynek, gdzie mogłem z partnerami uczestniczyć w projektach, gdzie kupowaliśmy całe kamienice. Przygotowywaliśmy te projekty, te konkretne budynki pod potrzeby osób, które robią flipy tak zwane. Flipy czy gotowce, jak oni nazywają. No bo wiesz... Poczekaj, flip to jest kupuje, remontuje i sprzedaje, a gotowiec to jest, że kupuje, remontuje i sprzedaje inwestorowi i jeszcze to obsługuje. No, w pewnym sensie. Flip to jest coś, gdzie kupujesz mieszkanie, ponosisz nakłady, zwiększasz jego wartość, i wtedy sprzedajesz, na przykład mieszkanie, no może być to też dom. Gotowiec inwestycyjny jest to takie pojęcie obiegowe, gdzie jakby jedną większą nieruchomość dzielisz funkcjonalnie na mniejsze jednostki, czyli na przykład mieszkanie, nie wiem, na 60 metrów czy 70, na 3 kawalerki. Później takie mieszkanie wynajmujesz studentom na przykład czy osobom pracującym i sprzedajesz takie mieszkanie już wynajęte razem z cesją umów najmu. I wtedy ktoś ma lokatę kapitału, gdzie ma przychód tytułem najmu. O. I wiesz, żeby takiego gotowca zrobić, gotowiec jest takie, wiesz, no, popularne określenie. Jeśli chcesz zrobić 3 łazienki, no fajnie, jak masz 3 kanalizacje. Nie? No bo wtedy, wiesz, no to się przydaje. Jak masz 3 łazienki, no fajnie, jak masz 3 razy wentylację. No bo jak tego nie masz, no to wiesz, no budynek czy tam mieszkanie będzie wiesz, no zagrzebione po prostu, nie? I chodziło o to, że my przygotowywaliśmy jakby przestrzeń do podziału już od początku, czyli od koncepcji architektonicznej, pokazywaliśmy, co tam można zrobić, co my tam widzimy i później robiliśmy wszystkie kwestie techniczne i formalno-prawne, żeby to się stało, to znaczy zwiększenie mocy przyłączeniowej, wpinaliśmy budynek do ciepła miejskiego, wiesz, wentylacja mechaniczna, no to, co powinno być. I wtedy taki jakby inwestor już wchodził na taki jakby półprodukt.
czyli na coś, co oczywiście było do remontu i trzeba tam było ponieść nakłady i jakby ten przysłowiowy młotek wziąć w rękę, ale to już było przystosowane do obróbki. Okej. I on mógł sobie działać. Okej, dobra, teraz zrozumiem. No to strasznie wąska specjalizacja, muszę ci powiedzieć. Wiesz co, to jest coś, co mi się podoba, ja to lubię. Lubię, a dwa, jakby, wiesz, z uwagi na to, że wiesz, lubię nieruchomości, czyli budownictwo i wycena nieruchomości, to te wszystkie, wiesz, ustawy, rozporządzenia. No właśnie. Zauważ to, co mówi, że lubię nieruchomości, więc te ustawy i rozporządzenia, bo 90% wiedzy potrzebnej w nieruchomościach to są ustawy i rozporządzenia. Co jakby, ja jestem zdania, że zanim zaczniesz cokolwiek robić, fajnie jak to zrozumiesz. Okej? Okay? Bo jest dużo osób, które wie, że coś trzeba zrobić, bo widziało, że coś ktoś robi. Z tej ilości część osób wie, co trzeba zrobić, nie? Wie, że się tam robi wentylację, wymienia okna, no cuda, nie? Ale z tej ilości, zwłaszcza na większych projektach, bardzo mało osób rozumie, dlaczego to się robi. I dopiero potem, jak się zderzasz z tym dlaczego, to się okazuje, że masz spory problem. Bo nie pochyliłeś się nad podstawami, nie? Nie znasz prawa, nie rozmawiałeś, wiesz, z konserwatorem, ze strażakiem, z Wydziałem Architektury, z ciepłem miejskim, z jakimś notariuszem. Wiesz, coś ci się wydawało, bo tak działało zawsze. A prawda nie jest taka. Jeżeli chcesz, mogę ci przytoczyć taki jeden przykład, który każdemu tłumaczy, który obrazuje różnicę. I często to jest bardzo bolesne. Zobacz. Masz dwa rodzaje budynków, jakby, jak chodzi o kamienice. Jedne to są budynki, które są w strefie konserwatorskiej, a drugie to są budynki, które są w pewnym rejestrze zabytków. Normalnie się pytam, czy znasz różnicę? No ciebie to nie będę katował takimi pytaniami. Nie znam, to znaczy, no to się mówi, że albo jest, ma konserwatora budynek na sobie, albo nie ma. No ale to ty mówisz, że to są dwa różne pojęcia, to jak, nie wiem, areszt i więzienie? No w pewnym sensie. Nie będę pytał, skąd takie porównanie, ale myślę, że prawda. Wiesz co, spacerując po Starej Mieście, czy to Torunia, czy tam Poznania, Krakowa, jakby masz coś, co się nazywa układem urbanistycznym. Czyli pewien układ ulic, które są zabytkowe, historyczne, mają wartość i w ogóle. I często taki układ Starego Miasta wpisywany jest do rejestru konserwatorskiego jako strefa. Nie? I jakby w tej strefie nie można ingerować w to, co jest widoczne, czyli w fasady, te wszystkie elewacje zdobione, okna, wiesz, to jest coś, zawsze konserwator cię za rękę złapie i powie, słuchaj kolego, ale pomówmy o tym. Nie? I to są budynki w strefie. Jest już drugi rodzaj budynków, które mają indywidualny wpis do rejestru zabytków. I teraz taki budynek, okay, z uwagi na swój charakter, cechy, wyjątkowość, zabytkowość, na przykład jakiś kościół, no to jest najprostsze, jakby on cały jest zabytkiem. I różnica polega na tym, że o ile w budynku w strefie możesz prowadzić pracę na zgłoszenie, na wszystko poza elewacją, to w budynku, który jest zabytkiem, obojętnie czego nie dotkniesz, potrzebujesz pozwolenia na budowę i pozwolenia konserwatorskiego. Czyli trzeba cały ten budynek zburzyć i postawić od nowa i wtedy już nic nie potrzebujesz. No, różnica jest jakieś pół roku. Okej. Okay. I to są takie detaliki, wiesz, takie niuanse, gdzie jak ktoś miał czas trochę poczytać, trochę porozmawiać, to wie. No to wiesz, to moja znajoma ma skład budowlany i akurat też na jakiejś takiej ulicy w strefie jakiejś tam i potrzebowała postawić namiot, no bo tam, żeby pochować różne tam rzeczy, tak, taki budowlany, porządny namiot. No i, ale to trzeba była zgoda tego konserwatora zabytków, nie? I oni mają tam ileś tam dni na wydanie takiego pozwolenia, no i tego pozwolenia nie ma, no i pewnie by do tej pory nie było, gdyby nie użyć takiego słowa na K i takiego słowa na H i potem jeszcze kilka innych słów i było na drugi dzień. Wywieranie wpływu.
Kaldini. Tak, to się, jak to ładnie nazwałeś. Wiesz co, to są super rzeczy. Jakby wiesz, ja jestem zdania, że powinniśmy się rozwijać, szukać możliwości, rozwiązań. Wiesz, jak sobie wybrałem budownictwo, bo to lubię. Z tego jest satysfakcja, wiesz, wchodzisz do budynku, który ma 120 lat, w którym ktoś kiedyś był przed tobą. I sobie myślisz, konserwator mi tu Wi-Fi nie pozwoli zrobić. No, to tam wiesz, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, nie? Jest takie powiedzenie. Ale wiesz, to są fajne rzeczy, zwłaszcza jak dajesz im drugie życie, dajesz im wartość. O, na przykład nadbudowy poddaszy. Piękna rzecz. Raz mi się zdarzyło coś, co ogólnie ciężko jest objąć trochę umysłem, że obniżałem strop. To znaczy, no właśnie widzę... No ale co, na ostatnim piętrze obniżałeś strop, żeby móc zrobić dodatkowe piętro? Miałem taką sytuację, że musiałem rozciągnąć poddasze, bo było za małe. I wiesz, no można podnieść dach, ale też można obniżyć strop. No tak. Dało się, trzeba było wszystkie belki powycinać, tam odpowiednie dwutorowe. Bo miasto nie chce mieć budynków powyżej x metrów wysokości. Na przykład. A dwa też, no nie można było tego dachu podnieść z uwagi na sąsiada, no bo muszą być budynki w jednej linii, tak jak masz, jak nie zabudowę, jak masz fasadę. Nie? A nam zależało na tym, żeby ta wysokość była jednak trochę wyższa. Da się zrobić? Jest to możliwe? No nie jest to łatwe. No nie jest. Znaczy, To jest już duża, duża ingerencja. Wszyscy jednak na nieruchomościach no to tak właśnie szukają okazji, żeby nic nie zrobić, się nie narobić, żeby przeflipować, żeby tylko, wiesz, jak 5 okien, to 5 pokoi robimy szybko, tanio, zamiast jakąś porządną cegłę, to taką prostą dyktę podzielić, potem się słyszy sąsiadów i wszystko dookoła i taka tandeta się robi. I to jeszcze wszyscy mówią, że to na handel, na flipa to najtańsze. I jak ja czasami jestem na naszych wykładach, gdzie tam taki standard, że mieszkanie przed i mieszkanie po jest takie, przed remontem, po remoncie i tak się prezentują, to pytania z sali, a czemu użyłeś zdjęcia, no bo jak jest ściana, no to ten staging mówi, żeby jakiś obraz tam powiesić, to wtedy ładnie wygląda. I czemu użyłeś zdjęcia z jakiegoś tam sklepu numer E53 zamiast ze sklepu drugiego tam z Ikei Z31, on jest o 6 zł taniej, miałbyś lepsze ROI. Wiesz to, Kamilu, bo my tak sobie dyskutujemy, wiesz, ja trochę poszedłem w kwestie techniczne, takie formalne, bo ja to lubię, ale wiesz, tak samo ty, jak i ja, jesteśmy przedsiębiorcami, tak? Prowadzimy biznes, szeroko rozumiany. I wiesz, jakby ja bym chciał tutaj oddzielić jakby dwa rodzaje osób. Ludzi, którzy poruszają się po rynku nieruchomości hobbystycznie. To znaczy, wiesz, raz kiedyś coś kupią, coś wyremontują, sprzedadzą, nie sprzedadzą, zarobi, nie zarobi, no, najczęściej jeszcze jako osoba fizyczna. Od osób wtedy zawodowo, jakby na co dzień, gdzie to jest ich praca. Bo wiesz, ja rozumiem, że można nam, wiesz, zrobić flipa drugiego, trzeciego, czy tam zaoszczędzić na czymś, to się zgadza. Przy czym jakby ja biznes postrzegam w perspektywie kilku lat, czasami kilkunastu. Wiesz, chodzi o to, żeby to wszystko jakby miało pewną strukturę, pewną jakość, wiesz. Zobacz, kupujesz mieszkanie, jest to twoje trzecie, czwarte, piąte mieszkanie. Ja się pytam zawsze, jakie są wskaźniki kosztów? Jakie są koszty z ogrzewaniem, bez ogrzewania? Okay. Jaki wyszedł wskaźnik robocizny, jaki materiałów na metr. I jakby nikt tego nie wie. Nikt tego nie liczy. Wiesz, no bo zobacz, ktoś mówi, zarobiłem 50 tysięcy. No tak. A ja się pytam, a na czym zarobiłeś? Na mieszkaniu. No ale w którym miejscu zarobiłeś, nie? Co było tym, co pozwoliłeś zarobić? A jak zaczynamy drążyć, to ja się pytam, a może to jest tak, że ty zarobiłeś 100 tysięcy, ale po drodze 5 tych straciłeś. Dlatego ci 5 tylko zostało. I dopiero się pojawia refleksja. Wiesz, jak przez
No, długie lata, no, przez 5-6 lat robiłem deweloperskie projekty. Z całym szacunkiem do kolegów inżynierów, ale projekt deweloperski ma niewiele wspólnego z budownictwem. Czemu? Naprawdę niewiele. To jest czysta matematyka, to jest Excel. Wiesz, masz działkę, masz chłonność gruntu, czyli ile możesz metrów zrobić, masz powierzchnię zabudowy, wysokość zabudowy i wtedy ci wychodzi ten magiczny PUM, nie? Czyli Tak. powierzchnia mieszkalna. Jest coś, co często się proceduje w Wydziale Architektury, czyli współczynnik miejsc postojowych. Czy jest 1 do 1, czy 1 do 1,5. I to są jakby, wiesz, to są same liczby. I wtedy na przykład pada magiczne pytanie, jaki jest udział powierzchni gruntu w cenie powiedzmy metra, przepraszam, cena gruntu w cenie metra powierzchni. Ile jest wytworzenie, ile jest sprzedaż. Jakby deweloperzy takie rzeczy znają na pamięć, bo każda inwestycja, którą się przeprowadzi, rozbija się na czynniki pierwsze. Tak jest. I wiesz, jakby to wynika z tego, że to jest biznes. Tam są same liczby. Na końcu oczywiście trzeba to wybudować, no ale wiesz, no to tam, to jest tylko, wiesz, no niezbędna tam konieczność, którą trzeba zrobić. I tak samo jak masz flipy. Współczynniki, parametry, dlaczego tyle, a dlaczego mniej, dlaczego więcej, co można było przyspieszyć. I wiesz, magiczne pytanie, czy wziąć tańszą ekipę, która będzie robiła dłużej i trzeba będzie tam z nią, mówiąc ładnie, polemizować, czy wziąć trochę droższą, która zrobi szybciej. Wiesz, pytania o ROI, ROE, to w ogóle nie istnieje. Takie coś. Ja jak rozmawiam, kto podpisuje umowy ramowe z hurtowniami? Nikt. Wszyscy jeżdżą do Kastoramy, słuchaj, codziennie rano po paczkę gwoździ. Nie? No jak Wiesz. masz zrobić jeden remont, no to tak, no jedziesz po gwoździe, no co za Ja się różnica, gdzie zgadzam. kupisz. Tylko to, co powiedziałem na początku. Rozgraniczmy sobie pomiędzy hobby a pracą. Nie? Jeżeli masz hobby, to oczywiście, no masz etat po etacie, tam zobaczysz mieszkanie, kupiłeś, sprzedałeś. Spotkasz się z kumplami, powiesz, że jesteś, wiesz, fliperem, inwestorem, zarobiłeś pieniądze, jesteś fajny. I okej, można, nie? Ja nie mówię, że nie można. Ma to plusy, zwłaszcza na święta, wiesz, na Wigilii, nie? Się można pochwalić. Zwłaszcza, że ci ludzie często się tak chwalą, że tyle na tym mieszkaniu zarobili, tyle, a nie mówią, Super. ile godzin pracy w to włożyli i Super. ile na godzinę tam zarobili pieniędzy, prawda? I kiedyś ktoś tam się pochwalił, że kupił coś, znaczy mieszkanie, potrzymał rok, coś tam przeflipował, no i tam zarobił 10%, nie? A ja mówię, wiesz co, ja kilka lat temu kupiłem sobie węgla na 4 najbliższe zimy, nie? A węgiel no 20% rocznie w górę szedł za każdym razem. I nie musiałem nic kupować, nic flipować, tylko sobie po prostu węgiel kupiłem. Pięknie, jesteś inwestorem w surowce, słuchaj, no gratuluję. No i wiesz, i to jest ten problem. Mi się wydaje, znaczy problem, że branża inwestorów nieruchomości jest po prostu już przyzwyczajona do tego, że te nieruchomości po prostu jest sanie na nieruchomości. Co ty wiesz, ludzie zaczęli się bogacić, ludzie zaczęli przyjeżdżać z Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. I trzeba tych nieruchomości, rząd drukuje pieniądze i te nieruchomości po prostu rosną, 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 rosną. I to wiesz, ktoś by rzucił kamieniem, to by zarobił na nieruchomościach, ponieważ od 30 lat nie mieliśmy żadnej recesji. Nie wiem, w tym roku, w zeszłym roku chyba nam PKB dopiero gdzieś tam zmalało od 30 lat i każdy mówi, w najgorszym wypadku to zarobisz mniej. To jest najgorszy wypadek. I ja się obawiam, że niedługo przyjdą takie czasy, gdzie no wielu ludzi się na tym przewróci, bo robią jakieś nie wiadomo jakie alpejskie konstrukcje, żeby się tam pochwalić jakimiś tam zyskami, kiedy po prostu wszyscy tak zarabiają, nie tyle na nieruchomościach, na głupim węglu można było zarobić lepiej niż ta osoba akurat na tym flipie zarobiła. Wiesz co, ja się z tobą zgodzę, tylko to jest to. To chciałem podnieść, co powiedziałem na początku. Różnice między kimś, kto to robi hobbystycznie, kimś, kto robi zawodowo. To są naprawdę przeogromne rzeczy, bo wiesz, jeżeli rozumiesz, co robisz, nie tyle, że wiesz, a rozumiesz,
To naprawdę masz kontrolę nad kosztami, nad terminami, znasz różne warianty problemów, różne warianty rozwiązań, umiesz się poruszać chociażby po urzędach, po tej całej materii. Jak robisz coś nie do końca dobrze, to jesteś tego świadom, że tutaj może coś tam wyjść, ale w sumie bierzesz to na klatę. Jakby rozwijając się, uczysz się, robisz coraz fajniejsze rzeczy. Wiesz, najpierw był podnajem, potem był najem na pokoje, kawalerki. No, akurat ja wybrałem kamienicę. Później koledzy próbują robić deweloperskie projekty. Można. A potem Przy czym to. przyszedł COVID, lockdown i całe zamieszanie na rynku. I jak ty się w tym zamieszaniu odnajdujesz? Wiesz co, z mojej perspektywy się dużo nie zmieniło. Dlatego, że ja, jakby to ładnie powiedzieć, no, ja się zajmuję hurtem, nie? Tak typowo hurtem. Wiesz, kiedyś było tak, że każdy chciał kupować, dlatego że ceny szły w górę, więc chciał kupić dzisiaj, sprzedać jutro, wiedział, że zarobi. Dzisiaj jest tak, że wiesz, jeżeli ktoś ma 100 czy 200 tysięcy, nie? No to jakiś tam pomysł na to znajdzie, gdzieś tam sobie to ulokuje. Ale jak ktoś ma 3-4 miliony, no to tak od razu tego nie schowa w coś. I jakby w mentalności Polaków najlepszym takim jakby środkiem czy dobrem to są nieruchomości. I uwierz mi, to nie jest tak, że ja sobie wymyślam. Miałem taką sytuację, że byłem na licytacji komorniczej, tam razem z partnerami, gdzie była kamienica. Kamienica była wywoławcza, była tam niecałe 2 miliony za 1000 tam metrów z hakiem, 32 osoby przyjechały na licytację. Okej. No, była przekonana dwa razy, bo była za mała sala, bo wiesz, 2 metry musisz mieć dostępu, to się nie pomieścili i była duża sala sądu i koniec końców została sprzedana za 4300. Wow. No bo gość miał nadpłynność i musiał coś z tą kasą zrobić, ja z nim rozmawiałem i powiedział, że chętnie kupi jeszcze jedną. Nie? Więc wiesz, no i jakby idąc w tym kierunku, no zobacz, jak tak spojrzymy szerzej. Ja tylko czekam, ja jako jakby czynny uczestnik rynku, kiedy nasz panujący władca wprowadzi w życie ujemne stopy procentowe. Jak będą ujemne stopy, co jest realne, moim zdaniem oczywiście, no to wszyscy, którzy tylko mogą, wyjmą pieniądze z banków. No bo siłą rzeczy to nie będzie miało w ogóle żadnego Znaczy, to w sensu. zasadzie już chyba wyjęli, no bo jak ta pandemia przyszła, lockdowny, no to ludzie wyjęli pieniądze skąd maksymalnie, już lokaty dla firm banki likwidują, a na przykład taki mBank będzie wprowadzał karę za to, że masz dużo pieniędzy na koncie, to znaczy jakąś tam dodatkową opłatę, po to, Bardzo żeby nie znany. robić ujemnych procentów, po to, żeby nie robić ujemnych procentów takich ogólnych, więc dla malutkich zostawiają 0%, ale dla dużych już dają taką karę czy prowizję od prowadzenia rachunku, żeby to było już ujemne, żeby ich jakoś zmusić do tego, żeby nie trzymać pieniędzy na koncie czy na lokacie, tylko żeby na rachunku inwestycyjnym. A na rachunku inwestycyjnym bank nie odpowiada za straty, natomiast jak trzymasz pieniądze na lokacie, to wpłaciłeś 100 tysięcy i chcesz 100 tysięcy z powrotem, nieważne co tam bank nawyprawiał. A na rachunku inwestycyjnym, no to bank powie, no dobra, zainwestowaliśmy i mamy tylko 90 i nie mamy pana dychy i co nam pan zrobi? Tak, ja podobnie uważam. I wiesz, ja jestem przekonany, no czas pokaże, czy prawidłowo myślę. Taka będzie sytuacja, że gro osób będzie kupowało nieruchomości, obojętnie tylko jakie, po to, żeby w coś włożyć kapitał, żeby to się wynajmowało, żeby nie stracili, nie zjadła ich inflacja, nie zjadły ich jakieś dziwne, różne podatki, jakieś przypadkowe kontrole, dziwnych urzędów, zajęcia kont. Z myślą, że przez 5 lat to przetrzymają i potem się sprzeda bez podatku, jak już będzie lepiej. Bo po 5 latach jakby już jest bez podatku, nie? I to ja tak uważam, bo widzę, co się dzieje. Oczywiście, wiesz, ten Kowalski typowy, który jest na etacie, no to wiadomo, że on zdolność straci i on tak, no nie będzie mógł ochoczo kupować, ale ten, kto ma trochę gotówki, no to
Bardzo śmiało, bardzo chętnie. I to też są po części moi kontrahenci, bo wiesz, ciekawostka. Ostatnio byłem u kolegi inżyniera, dyskutować byliśmy o wymianie belek stropowych, o wzmocnieniach konstrukcji, takie typowo inżynierskie rzeczy. Kolega tam miał fajną kamienicę z możliwością rozbudowy, była dyskusja o windzie, która tam, wiesz, pozwala zjeżdżać samochodom piętro niżej, żeby były te miejsca postojowe. Też tak zareagowałem. Fajny, fajny bajer, nie? Ale mu tam te miejsca wyszły, chcą to rozbudować, różne cuda. I o co chodzi? Jak zacząłem sobie sprawdzać tam, wiesz, księgi wieczyste, kto to kupił, za ile kupił, kiedy, po co, no ja tam lubię wiedzieć, z kim rozmawiam, nie? Wszystkie ciekawości. To tak jak na przykład ty kupisz sobie kawalerkę na wynajem, żeby ulokować kapitał, tak samo tego mojego kolegi inżyniera kontrahent kupił sobie nieruchomość inwestycyjną, żeby w coś tą kasę włożyć. I to jest kamienica, ona ma 1500 metrów w Poznaniu koło browaru. Też tam nagrywałem kilka filmów z tego, żeby pokazać, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jestem w sieci jako Paweł Zieliński, żyję w nieruchomościach. Tam są różne ciekawostki publikowane tak na marginesie. Ale wniosek jest taki, że ten ktoś kupił za 11,5 miliona kamienicę jako lokatę kapitału. Podzielił ją na mniejsze jednostki, porobił tam różne wentylacje, łazienki. Nie, no to już inwestycja, nie lokata kapitału. Wiesz, no miał gotowe, coś co musiał zrobić. No to włożył w budynek. No to słuchaj, ale włożyć w budynek, no to ja rozumiem, iść, kupić i zapomnieć i se stoi, ale jeżeli już remontujesz, prawda, ale jeżeli coś remontujesz, dzielisz, wiesz, myślisz o tym, to już jest potężne zajęcie, które no mi by się, szczerze powiedziawszy, nie chciało uganiać z tym, no bo to kup se budynek za 11 milionów, 1500 metrów, Jezus Maria, to trzeba tak, teraz jakiegoś architekta, niech on coś tu wymyśli, ktoś niech to obliczy, w tym Excelu, żeby to się zgadzało, ile to urzędów teraz prosić, jakieś pozwolenia, Jezus Maria, to jest roboty na pół roku roboty. Kamil, zarządzasz ogromną uczelnią, tak? Przecież tego nie robisz sam. No oddajesz to ludziom, którzy cię znają, wiesz, no zatrudniasz kierownika projektu, wiesz, szacujesz budżet. Tak się, słuchaj, a ty mówisz, jak człowiek, który nigdy nikogo nie zatrudnia. Przed chwilą narzekałeś, że ci dzwonili ci budowlańcy i mówią, że dzisiaj nie przyjadą, bo samochód się psuje, bo coś tam, no jak masz duży biznes, to tak się mówi, że to se wynajmi architekt, ci to zrobi, nagle się otaczasz grupą 30 ludzi, każdy ci obiecuje, że na jutro, tego na jutro nie ma, trzeba użyć skillów miękkich, dzwonić, przypominać się, koordynować, nie ma chyba w biznesie czegoś takiego, że ja komuś oddaję i zapominam, bo cholera, wtedy on nie da rady, no. Wiesz co, ja się z tobą zgodzę, przy czym jakby to jest tak, jak powiedziałem na początku, jeżeli rozumiesz, co robisz, poszukasz odpowiednich ludzi, to wiesz, to da się spokojnie przeprowadzić. No ale zauważ, że już powiedziałeś, poszukasz odpowiednich ludzi. Szukanie odpowiednich ludzi to jest proces, on może trwać pół roku. Wiesz co, ale ja na przykład takim czymś się zajmuję na co dzień i jakby to jest też część mojego biznesu, bo to ja jestem tą osobą, która spina cały projekt. Ja na przykład doskonale wiem, gdzie iść po coś, żeby to się zadziało. Ty wiesz, ja nie wiem. Wiesz, gdybyś chciał kupić budynek za 11 milionów, to nie ma problemu. Ja ci to mówię, będziesz miał zrobiony, wyremontowany, wynajęty i będziesz szczęśliwym rentierem. Nie. Ja nieruchomości nie lubię i nie zamierzam w nieruchomości inwestować, bo nie. Wiesz, no trzeba jakby mieć świadomość, że gdzieś ten pieniądz musisz schować. No i nieruchomości są w moim odczuciu o tyle fajne, żeby raz, że wynajmiesz, dwa, można już zmieniać stan prawny, stan formalny. Zobacz, prosta rzecz. Kupujesz kamienicę i nic się z nią nie dzieje fizycznie, a nagle ona się staje 20 mieszkaniami. I jakby z samego faktu zmiany stanu formalnego, ona już nabiera, wiesz, atrakcyjności. No tak samo jak kupisz działkę i podzielisz na mniejsze. Oczywiście wiadomo, jak tam, wiesz, opłaty adiacenckie, planistyczne, etc. No ale to jest wszystko do zrobienia.
No i właśnie to jest ten ciężki proces, który trzeba chyba lubić. Ja nie lubię. Ja zawsze gdzieś w biznes szedłem, bo gdzieś tam sobie no, lubiłem siedzieć przy komputerze, klepać, zarobić. I teraz to tak sobie, wiesz co, doceniam to, żeby się kupi złoto, zakopie 12 kroków na północ od starego dębu. Nie zarabia się kokosów, ale też się nic nie traci, inflacja ci nie zżre i tak sobie spokojnie siedzisz w ogródku, na grillu kiełbaski obracasz, jesteś szczęśliwy, nie musisz myśleć o jakichś opłatach, jakichś podziałach i tak takie spokojne życie emeryta. Nie marzy ci się już takie spokojne życie emeryta? Wiesz co, ja ci powiem w ten sposób. Ja lubię to, co robię. A dwa, wiesz, rozmawiasz ze mną jeden na jednego, ale jakby musisz mieć świadomość, że ja to jest pewien zespół ludzi, to jest pewna grupa. No właśnie, osób. Który i przez to, że to jest grupa ludzi, to stajesz się takim trochę niewolnikiem, bo jesteś no, jedną zębatką. Jak jedna zębatka nie będzie działać, no to całe inne zębatki ci powiedzą, ej, weź się do roboty, a ty mówisz, a ja nie, ja co teraz grilla chcę robić. Drogi przyjacielu, to nie do końca. Grupa ludzi to są osoby, które są fachowcami, specjalistami w swojej materii. Najczęściej to są osoby po 60, bo z takimi osobami mi się najlepiej Czemu? Pracuje. Serio? Tak, bo oni byli w życiu w różnych miejscach, widzieli różne rzeczy, wiedzą, że nie wszystko działa od razu, mają w sobie pokorę, mają doświadczenie. Wiesz, to są kancelarie notarialne, to są rzeczoznawcy budowlani, to są osoby, które mi procedują dokumenty w urzędach. To są takie relacje zbudowane przez lata, że ja po prostu mówię, słuchaj, jest pewien projekt, chciałem zaprosić do udziału, pomóż mi go zrealizować, ustalmy parametry brzegowe, kto komu, kiedy, ile i ile na tym zarobi. I to się jakby dzieje. Przy czym, wiesz, ja się tym zajmuję jakby niezależnie. Inwestor mi oddaje kompetencje. Oczywiście informuję, no, co robimy, w którym to kierunku zmierza. Ale jakby to jest tak, że no, około tego chodzi ileś osób. I wiesz, tak jak masz komisję 11 milionów, no to ten człowiek oddał to osobom, które mają wiedzę, doświadczenie, kompetencje, robiły to, znają się na tym, procedują, a on patrzy, jak to się jakby zmienia. Wiesz, wiadomo, decyzję podejmuje, no bo nikt nie będzie za niego akceptował jakichś rozwiązań, ale my mówimy, co możemy zrobić i pokazujemy, wiesz, jakie są plusy, jakie są minusy działań, jak my to widzimy. No właśnie, a miało być tak pięknie, a tu trzeba decyzję podejmować. Mówili, zrób pieniądze, zarobisz, będziesz wygodnie żył, a tu trzeba jeszcze decyzję podejmować. I to jest ta odpowiedzialność, o której sobie mało kto zdaje sprawy, że jak masz majątek, to masz problem. Wiesz co, tak, ja się zgadzam, czym to jest tak, że my robimy biznesplany i potem je realizujemy. I wiesz, pokazujemy, jakie są możliwości i to się dzieje bezobsługowo. Po prostu ktoś jakby ma potrzebę, czy chęć kapitału, czy jest w takim momencie, że musi, jakby musi, no chce zainwestować w nieruchomości, ale tak jak ty, nie czuje się na siłach, albo nie ma czasu, albo nie ma wiedzy, kompetencji, doświadczenia, no bo powiedzmy sobie, by musiał żyć ze 100 lat, żeby wszystko wiedzieć. A my wtedy wchodzimy jako zespół, łączymy się pewną umową, ze mną i jakby realizujemy za kogoś cały projekt. Jasne. Wszystko, co my widzimy w środku, jakie są możliwości, jaki jest potencjał i robimy to tak, żeby to się zadziało. Na czym polegała droga, bo to jest pewna nisza, to jest w nieruchomościach pewna nisza właśnie, żeby tak na dużą skalę takie projekty ogarniać, no ale zaczynałeś jednak od prostych zleceń, wyremontuj mi tam pan jakieś tam stoisko, tak? A tu, czyli no już zaspokajałeś to tą potrzebę no zmiany wyglądu stoiska, tak? A teraz jak tak cię słucham, to tak widzę, że zaspokajasz potrzebę bardzo bogatych ludzi, którzy no, mają problem, że mają pieniądze. I to jest naprawdę bardzo duża zmiana w produkcie firmy, który robisz. Widzisz, jakby... dziękuję za tą uwagę, o, tak ci odpowiem, ale zobacz, z mojej perspektywy to jest troszeczkę inaczej. Wiesz, okay. Ja miałem 23 lata, jak poszedłem na budowę. Dostałem biały kask, kamizelkę, buty, notes. To jakieś 15 lat po mnie.
chodziłem, uczyłem. Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, Paweł, że ja kasku nie dostałem i z ojcem na budowach bez kasku się robiło. Takie piękne czasy kiedyś były. Ile wolności na budowie. Wiesz co, realizowałem duże projekty, duże osiedla mieszkaniowe, warte naprawdę sporo milionów. Przy czym wtedy to, wiesz, no było zwykłe rzemiosło, no szedłeś do pracy, nie? I budowałeś blok. Dopiero potem jakby zmieniłem perspektywę i spojrzałem na to samo inaczej, no bo zobacz, jak ja buduję blok dla dewelopera, a jak ty do mnie przyjdziesz i powiesz, hej Paweł, wybuduj mi blok, no to jest technicznie to samo, no bo tu i tu budujesz blok, nie? Szukasz wykonawcy, rozliczasz, domykasz terminy, koszty, przy czym jakby optyka się zmienia. Zmienia się jakby sposób postrzegania tego samego. I tak samo, wiesz, jak ja remontowałem koszary wojskowe w Złocieńcu, koło Drawska. To są takie duże obiekty z lat powiedzmy 30. I wiesz, czy ja to remontuję dla dewelopera, który mnie zatrudnia, czy ja remontuję kamienicę dla inwestora, to wiesz, tu i tu masz remont. Tu i tu wyburzasz ściany, masz pozwolenia, masz dokumenty. Przy czym jakby ja jestem w takim miejscu, że mam świadomość, jaką to ma wartość. Że wiesz, zmieniając trochę jakby, dając trochę doświadczenia innego z tego, jak sam byłem inwestorem, jak sam robiłem flipy, jestem w stanie jakby ze zwykłego budynku zrobić naprawdę fajną inwestycję, która daje duży zwrot i potrafię zająć się wszystkimi, oczywiście zespołem, wszystkimi rzeczami, które są po drodze. Bo wiesz, jest sporo inżynierów, którzy zajmują się. Czemu? Ale poczekaj, od tych najprostszych prac zacząłeś rozumieć, że potrzebą inwestora nie jest remont, tylko potrzebą inwestora jest jeszcze to i spojrzenie na całość, a nie tylko, że postaw mi ścianę? Bo widzisz, ja miałem taki moment, że jakby z rzemieślnika stałem się osobą, która zajmuje się biznesem. Tak. Zaczęły mnie interesować wskaźniki, współczynniki, dlaczego coś się zadziało albo dlaczego coś się nie zadziało. I jak zacząłem rozmawiać z poszczególnymi inwestorami, to się okazało, że oni wcale tak nie patrzą jak ja. Nikt nie analizuje koszty pieniądza w czasie. Nikt. Totalnie. Wiesz, nikt nie rozlicza inwestycji po inwestycji, niezależnie od tego, czy była in plus, czy in minus, jakie parametry. I wtedy, wiesz, jak ja zacząłem rozmawiać w ten sposób z osobami, które mają kapitał i zacząłem im tłumaczyć mój punkt widzenia, no to się okazało, że osoby, które mają od miliona wzwyż, wiesz, albo nie mają czasu, albo nie mają chęci, albo mają jakieś obawy, albo nie mają kompetencji, to oni zaczęli we mnie widzieć człowieka, który może im z tym wszystkim jakby pomóc i zrobić za nich. I się okazało, że to oni zaczęli mnie pytać, słuchaj, a skoro tyle wiesz, tyle rzeczy robiłeś, czy możesz mi z tym pomóc? I to jakby wyszło trochę odwrotnie. A wiesz, ja lubię robić duże rzeczy, bo jest satysfakcja. Dwa, jakby rozwijam się, uczę się. A wiesz, czy jak jest wszystko w jednym miejscu, też łatwiej to procedować. A między Bogiem a prawdą, czy kamienica ma jedną klatkę, dwie klatki, czy trzy klatki, czy jest za 8 milionów, czy za 15, no wiesz, no to jest ciągle budynek, nie? Po prostu jest trochę większy. Wolałbym ten za 15 niż za 8. A wiesz, wtedy też się łatwiej pracuje na większej materii, łatwiej tym zarządzać. Jak masz ludzi, którzy, wiesz, mają tego kapitału więcej, oni też inaczej na to patrzą, oni szukają rozwiązań bezpiecznych, nie? Takich, które są jakby, da się kontrolować, da się przewidzieć, da się tym zarządzać w sposób świadomy. Tak, to jest inny typ człowieka niż taki, który sobie tam ma trzy mieszkania? No to są inni ludzie, słuchaj, wiesz, no zobacz. Jakby to, co mówiłem na początku, pieniądz jest efektem sposobu myślenia. Okej? Okay? On jakby jest czymś, co się dzieje jakby poprzez to, że inaczej myślisz. Jeżeli wiesz, nauczysz się zarządzać biznesem, zarządzać ludźmi, delegować, rozwijać się, wiesz, spełnia się na przykład, o, ty, właściciel uczelni, słuchaj, no, kapitału masz mnóstwo, załóżmy. I wiesz... Lepiej, muszę ci tutaj powiedzieć, że lepiej niż w zeszłym roku o tej porze, na szczęście. Dobrze. I teraz wiesz, chciałbyś ten kapitał gdzieś ulokować. Nie masz za bardzo pomysłów co.
I wymyśliłeś, że w sumie chciałbyś kupić ziemię, nie wiem, pod deweloperskie projekty. Chciałbyś zrobić kamienicę, czy kupić kamienicę jakby jako budynek na wynajem. No to ty wtedy też inaczej do tego podchodzisz, wiesz, kalkulujesz ryzyka, kalkulujesz koszt pieniądza w czasie, kalkulujesz możliwości. Zależy tobie na tym, żeby, wiesz, żeby to komuś delegować, komuś to oddać, komuś to się na tym zna, a samemu robić sobie swoje rzeczy, wiesz, rozwijać kolejny oddział uczelni, nie wiem, kolejne studia robić. I widzisz, jakby będąc w tym miejscu, masz zupełnie od tego inne podejście, bo już przeszedłeś pewną drogę. Miałeś górki, miałeś dołki pewnie przy prowadzeniu szkoły, uczelni, przepraszam. No to masz już taki pewien spokój w sobie, nie? Może po 60 nie Tak. jestem, ale jakby już masz takie, wiesz, no życiowe trochę Ale doświadczenie. wiesz co, ja w sumie zawsze miałem towarzystwo starsze od siebie. Wiesz, to jakoś, nie wiem, rówieśnicy no, nudzili przeważnie. I jakiś tak zawsze byłem o te 10 lat do przodu, więc jak dzisiaj jestem koło 40, to mam głównie znajomych koło 50. Jakoś nie wiem, skąd się to bierze. Ale to tak w sumie już rzeczywiście. Teraz się je mniejszą łyżeczką, spokojnie, tak się patrzy na tą młodzież, która tak szybko chce, tu, jakieś tam gada, tyle energii w niej. Ej, spokojnie, przejdziesz z miejsca A do miejsca B, idziesz do przodu, powoli. Ludku, bez spiny. Ja się z Tobą w pełni zgodzę, przy czym też jeszcze jedna rzecz jest dość istotna, to są kwoty. Wiesz, jak osoby zaczynają i powiedzmy mają tam, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy, to jakby, wiesz, koszty błędów są sporo niższe niż jak się ma, nie wiem, 5, 10 milionów, no bo to wiesz, no tu 5%, a tu 5%, no to nie jest to samo 5%, nie? Dlatego jakby też inaczej się dobiera partnerów, rozważniej, to wszystko jakby, wiesz, jest spokojniejsze. Ja jestem w takim miejscu, że ja chcę pracować z ludźmi, którzy wiedzą, czego chcą, mają doświadczenie, mają pewne wymagania, oczekiwania i to jest bardzo, bardzo zdrowe. Potrafią się komunikować, ale nie mają czasu. No bo wiesz, nawet jak ktoś ma ten czas, to on tego nie chce robić. No bo po co? Wiesz, no po co w wieku tam, nie wiem, 50, 60 lat uczyć się budownictwa? No to no można, no ale po co, nie? A ja się tym zajmuję, bo to lubię. Mam w tym doświadczenie, umiem to robić i razem z zespołem możemy sprostać wielu wyzwaniom. Więc tutaj, wiesz, No oprócz tego. właśnie, tak na koniec, co to za wyzwania teraz przed tobą będą stały? Wiesz co, ja na dzień dzisiejszy mam taką sytuację, że razem z inwestorami kupujemy kamienicę. Przy czym Tak. ja Ale jestem taką to już osobą. ustaliliśmy, że jeszcze 5 lat i cię znudzą. No wiesz, ja teraz kupuję, mam na stole 3 oferty. Jak kupię, będziemy ćwiczyć kwestie formalno-prawne, zaproszenia współwłasności, oświadczenia samodzielności, księgi wieczyste, no przeróżne rzeczy. Potem też mam remonty. Nadbudowa poddasza, zmiana funkcji z niemieszkalnego na mieszkalny. To jest coś, Ale co dla mnie jest. poczekaj, Pawle, czy już dotarłeś do tego modelu działalności, który już wiesz, że będziesz wykonywał przez najbliższe 5, 10, 30 lat? Czy gdzieś jeszcze ciągle masz ambicje, że okej, może od tej kamienicy, no to może walniemy sobie jakieś osiedle całe postawimy? No, nie wiem, masz gdzieś kierunek, w którym chcesz iść? Dzisiaj to jest tak, że ja się chcę skupić jakby na projektach, to znaczy na wyszukiwaniu, analizie i na kupnie. Póki co są to kamienice, dlatego że kamienice lubię. Wiesz, w tym jest dużo frajdy. Uwierz mi, że jest. A dalej ja bym chciał wrócić do tego, z czego wyszedłem. Bo wiesz, no ja przez 5 lat no, budowałem bloki. Wiesz, aż do znudzenia. Jakby. Wtedy to było dla mnie męczące, no bo ile można zalewać stropy filigrana, albo nie wiem, tam stawiać windy, no to się robiło nudne. Ale teraz z tej perspektywy, jak jestem starszy, no o 13 lat, tak, 13, to jest coś zupełnie innego, bo ja już teraz widzę całość. Wtedy widziałem tylko kawałek. A wiesz, mnie bardzo interesuje coś, jak to zawsze mówię kolegom, to nikt nie wie, o co chodzi. Mnie interesują modele finansowo oparte o nieruchomości.
To znaczy pewna struktura kapitałowa, która daje możliwości jakby skalowania biznesu. To znaczy zakupów większych rzeczy, fajniejszych rzeczy, ciekawszych rzeczy, procedowania tego. Wiesz, jakby robota jest podobna, tylko fajda jest większa. Nie? No bo, jak? Bo wiesz, są inne pieniądze. Mam na przykład teraz taką kamienicę na oku, gdzie wiesz, budynek można wyburzyć, postawić dwie kondygnacje w dół i postawić jakby pięć pięter. I procedujemy to, no, bo są fajne rzeczy, wiesz, tylko wiadomo, nie można kupić na raz wszystkiego. No bo doby to... nie rozciągniemy, doby nie rozciągniemy i trzeba się decydować, gdzie naszą energię włożymy. Tak, i na dzień dzisiaj są to kamienice, bo to lubię, wiesz, to jest coś, co mi sprawia dużo radości. I tutaj, no nie ukrywam, że szukam możliwości, szukam osób, które chcą inwestować, które chcą kupować, które mają kapitał, nie mają czasu, potrzebują wsparcia, potrzebują osoby, która pomoże im przez to. A docelowo deweloperskie projekty. Uwierz mi, deweloperski projekt jest sporo prostszy niż kamienica. No tak, no bo już możesz wszystko od początku sobie robić, a nie musisz się tam zmieniać, dostosować, ograniczać, no ale nie jest taki chyba ciekawy wtedy. Nie ma tyle problemów do rozwiązania, tylko sobie ten sam projekt, co sąsiad wybudował, ty budujesz i jedziesz te klocki. No co sąsiad, wiesz, nie każdy sąsiad buduje osiedle mieszkaniowe, no ale tak to można nazwać, wiesz? Ja ci powiem, nieruchomości są o tyle piękne, że można je rozwijać, można robić przeróżne rzeczy, wiesz, można to skalować, naprawdę. Ja miałem taki czas, że budowałem lokale w galeriach handlowych, wiesz, kilka inwestycji takich, na przykład za mną osobiście chodzi pomysł, żeby wybudować jakiś mały park handlowy, to też nie są trudne rzeczy. A satysfakcja jest. Ale rozumiem też jako gdzieś zaangażowany w inwestycje, niekoniecznie tylko, że sobie gdzieś tam postawisz i oddasz i będziesz szczęśliwy, bo sobie będziesz tam mógł herbatę kupić. Tak. Ja zawsze jestem inwestorem. Ja jestem osobą, która jakby tworzy cały zespół i realizuje konkretny projekt. Ale też jestem w środku z uwagi na wiedzę, doświadczenie i kompetencje, ale no, wiesz, no to jest coś, co ja lubię. No to daje satysfakcję. O, tak ci powiem. To dobrze, to jak najwięcej satysfakcji, Pawle, tutaj dla ciebie, żeby cię czekało. Te COVID-y wszystkie miną i pewnie na razie mamy tą 0,1% tych stóp. Trzymamy się nieźle. Czwarte najwyższe stopy w Europie, 0,1%. Maria, to strasznie brzmi, ale pewnie no, będą ciekawe czasy na tym rynku. Więc życzę ci tych wszystkich inwestycji, które przed tobą czekają. A tymczasem moja inwestycja to będzie wrzucenie piwa Asbira do lodówki i jak się gdzieś tam zobaczymy, no to gdzieś obalimy sobie na integracji Asbirowej, nie? I wtedy już pogadamy, jak to tam te nasze plany już poza kamerą, po piwie to się zupełnie inaczej rozmawia i to jest tak ta prawdziwa nauka, prawda? Dokładnie, też tak uważam, słuchaj. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Dokładnie. Pawle, wielkie dzięki, wszystkiego dobrego, wolności, sukcesów w tej kolejności, a wy sobie wygooglajcie Pawła gdzieś na YouTubie i zobaczcie, jakie on tam filmy robi ze swoich różnych inwestycji. Inżynier w nieruchomościach, zapraszam. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Cześć.